Zapraszamy do wysłuchania powieści J. Krzysztofa zatytułowanej Bożogrobie. Przełożyła Małgorzata Strzelec. Czyta Andrzej Hausner. Moim wrogom, bez was nie zdołałbym tego dokonać. Miłego zwrotu, zacni przyjaciele. Cudownie znowu was widzieć. Wyznaję, że stęskniłem się za wami podczas naszej rozłąki, a teraz, skoro już ponownie się spotkaliśmy, wasz narrator mógłby po prostu powitać was uśmiechem i pozwolić wam przejść do rzeczy, mianowicie morderstw, zemsty i okazjonalnych scenek, gustownie odmalowanych z prośności, ale zanim z powrotem wślizgniemy się razem między stronice, muszę przekazać wam słowa bolesnej prawdy i przestrogi. Pamięć to zdrajca, kłamca, złodziej i niecnota. I chociaż obsada naszego dramatu bez wątpienia wryła się w niezatarty sposób w waszą psychę, to musimy czasem wziąć pod uwagę, że wśród was, zwykłych śmiertelników, trafiają się okazy zwyklejsze. Zatem może kilka słów przypomnienia byłoby tu nie od rzeczy. Dramatis personae. Mia Corvere. Zabójczyni, złodziejka i bohaterka naszej opowieści, o ile można uznać, że nasza opowieść ma jakiegoś bohatera. Jej ojciec, Darius, został stracony na rozkaz senatu itrejańskiego i Mia przysięgła go pomścić, w związku z czym została uczennicą budzącej największy strach w republice sekty zabójców Czerwonego Kościoła. Chociaż nie przeszła prób wymaganych przez Kościół, została przyjęta w poczet ostrzy, czyli zabójców, po tym jak uratowała duchowieństwo Kościoła, gdy zostało zaatakowane przez legionistów Luminati. Mia jest z pochodzenia w połowie Itrejanką, w połowie Lizyjką. Jest także pomroczem, istotą, która panuje nad samą ciemnością. Słabo rozumie własne moce, a jedyny pomrocz, jakiego poznała, zginął, zanim zdążył jej udzielić obiecanych odpowiedzi. Tak, wiem, prawdziwa tragedia. Pan życzliwy. Demon, pasażer albo chowaniec, zależnie od tego, kogo zapytać, z cieni, który pożera strach Mii. Ocalił jej życie, gdy była dzieckiem i twierdzi, że bardzo wiele wie na temat własnej natury, chociaż jest znany z tego, że zdarza mu się czasem skłamać. Przybrał kształt kota, chociaż w niczym kota nie przypomina. Eklipsa. Drugi demon z cienia, który przybrał kształt wilka. Eklipsa była pasażerem lorda Cassiusa, niegdyś głowy Czerwonego Kościoła. Kiedy Cassius zginął podczas ataku Luminati, Eklipsa związała się z Mią. Jak to zwykle psy i koty, ona i pan życzliwy nie dogadują się najlepiej. Stary Merkurio, nauczyciel i powiernik Mii przed jej wstąpieniem do Czerwonego Kościoła. Merkurio sam przez wiele lat był ostrzem Kościoła, ale teraz jest na emeryturze i mieszka w Bożogrobiu. Ten stary Itrejańczyk prowadzi sklep o nazwie Kurioza Merkurio, a także pracuje jako handlarz informacjami i łowca talentów dla sług Czarnej Matki. Nigdzie pod trzema słońcami nie znajdziecie bardziej gderliwego starego łajdaka. Trik, akolita Czerwonego Kościoła, a także przyjaciel i kochanek Mii. Trik był z pochodzenia w połowie Itrejańczykiem, w połowie Dweymarczykiem. Już miał zostać przyjęty w poczet ostrzy, gdy Ashlinn Järnheim dźgnęła go wielokrotnie w serce i zepchnęła ze stoków Cichej Góry. Mia dopełniła przyrzeczenia złożonego Trikowi i po jego śmierci zamordowała jego dziadka, niszczyciela mieczy, króla Wysp Dweymarskich. Co, jak się nad tym trochę zastanowić, nie było zbyt rozsądne. Ashlinn Järnheim, akolitka Czerwonego Kościoła i niegdyś najbliższa przyjaciółka Mii, urodziła się w Wanie i jest córką Torvara Jarnheima, który kiedyś był ostrzem Kościoła. Aby zemścić się za kalectwo, o jakiego przyprawiono, kiedy służył matce, wraz z dziećmi obmyślił plan, który omal nie doprowadził do obalenia całego kościoła. Jednakże ostatecznie ich spisek odkryła i udaremniła Mia. Brat Ash, Osric, zginął przy tej okazji, ale Ashlinn uciekła. Uczucia, jakie Ashlinn żywi do Mii, najlepiej można określić jako skomplikowane. Naef. Ręka, czyli służebnica Czerwonego Kościoła i bliska przyjaciółka Mii, która zajmuje się zaopatrzeniem i podróżuje z karawanami po pustkowiach szeptów w Aszkach. Nyah została oszpecona przez zazdrosną tkaczkę Mariel, ale w nagrodę za pomoc Mii podczas ataku Luminati Mariel odtworzyła dawną urodę Nyah. Nyah nigdy nie zapomina i nigdy nie wybacza. To jeden z powodów, dla którego ona i Mia tak świetnie się dogadują. Drusilla, matka wielebna Czerwonego Kościoła i, mimo jej z pozoru sędziwego wieku, jedna z najbardziej niebezpiecznych służebnic Czarnej Matki, jakie obecnie żyją. Drusilla nie zaliczyła ostatniej próby Mii i dopiero dzięki wstawiennictwu Cassiusa, pana ostrzy, dziewczyna została przyjęta w poczet zabójców. Ujmując rzecz oględnie, nie jest największą fanką Mii. Solis, szachit pieśni, nauczyciel sztuki władania stalą w Czerwonym Kościele. Mia zraniła go w twarz w czasie ich pierwszego treningu. W odwecie Solis obciął jej rękę. Jak się domyślacie, teraz układa im się znakomicie. Przypis. Tak, zacni przyjaciele, to był sarkazm. Przyznajcie, stęskniliście się za mną, co? Zabójczyni pająków. 5 lat z rzędu wybierana na szachida, który najprędzej wymorduje własnych uczniów. Zabójczyni pająków jest mistrzynią sali prawd. Mia była jedną z jej najbardziej obiecujących uczennic, ale kiedy nie przeszła ostatniej próby Drusilli, cała sympatia zabójczyni pająków dla tej dziewczyny całkowicie wyparowała. Kocur, szachid kieszeni i mistrz złodziejstwa. Czarujący i błyskotliwy. Kocha kraść równie mocno, jak nosić damską bieliznę. Nie czuje szczególnej wrogości do Mii, co właściwie czyni go prezesem jej fanklubu. Alea, szachida masek i mistrzyni sekretów. Mówi się, że istnieją tylko 2 rodzaje ludzi na tym świecie. Ci, którzy kochają Aleę i ci, którzy jeszcze jej nie poznali. Właściwie to sprawia wrażenie, jakby lubiła Mię. Szokujące, prawda? Mariel, jedna z 2 albinotycznych czarnoksiężników, którzy służą Czerwonemu Kościołowi. Jest mistrzynią starożytnej askaskiej magii, tkania ciała. Potrafi kształtować skórę i mięśnie, jakby rzeźbiła w glinie. Jednakże płaci bardzo wysoką cenę za swoją moc. Jej własne ciało wygląda potwornie, a ona nie ma na to żadnego wpływu. Mariel nie zależy na nikim poza jej bratem, Adonajem, i być może zależy jej na nim aż za bardzo. Adonaj, drugi z czarnoksiężników służących w Cichej Górze, jest mówcą krwi, który potrafi manipulować ludzkim Vitus. Dzięki sztuce swojej siostry jest niezrównanie piękny. Jednakże pamiętam dobrze pewne powiedzenie na temat książek i okładek. Aelius, kronikarz w Cichej Górze, którego zadaniem jest utrzymanie czegoś na kształt porządku w rozległym Ateneum Czerwonego Kościoła. Tak jak wszystko inne w bibliotece Nyah, Aelius jest martwy. Jego stosunek do tego faktu wydaje się ambiwalentny. Cyt, były akolita Czerwonego Kościoła, teraz pełnoprawne ostrze. Cyt nigdy nie mówi, tylko porozumiewa się specyficznym rodzajem języka migowego zwanym niemową. Ten Itrejańczyk pomógł Mii podczas jej ostatnich prób, ale obstaje przy tym, że nie są przyjaciółmi. Jessamine Gratianus, akolitka Czerwonego Kościoła z roku Mii, której nie udało się zostać ostrzem. Jest córką Marsinusa, itrejańskiego centuriona, którego stracono, ponieważ pozostał wierny ojcu Mii, Dariusowi Corvere, zwanemu royalistą. Jest obwinia Dariusa, a co za tym idzie Mię za śmierć ojca, chociaż prawdę mówiąc te dziewczyny więcej łączy niż dzieli. Na przykład obie pragną zobaczyć konsula Juliusa Scaevę, wypatroszonego jak świnie. Julius Scaeva, trzykrotnie obrany konsul Senatu Itrejańskiego, zajmuje to stanowisko w pojedynkę od czasu rebelii royalistów 6 lat temu. Zwykle republika ma 2 konsulów i każdy z nich może służyć tylko przez 1 kadencję, ale Scaevy nie obowiązują żadne zasady. Nadzorował egzekucję ojca Mii i skazał jej matkę oraz malutkiego braciszka na śmierć w kamieniu filozoficznym. Rozkazał także, by Mię utopiono w kanale. Tak można by rzec, prawdziwa z niego pizda. Francesco Duomo, wielki kardynał Kościoła Światła i najpotężniejszy członek duchowieństwa wszechwidzącego. Razem ze Scaevą i Remusem odpowiada za wydanie wyroku śmierci na uczestników rebelii royalistów. Duomo jest prawą ręką A na ziemi. Już sam widok świętej relikwii pobłogosławionej przez człowieka i jego wiary wystarcza, żeby Mia zaczęła się skręcać z bólu. W związku z tym ukatrupienie tego skurwiela może okazać się cokolwiek problematyczne. Justicus Marcus Remus, były Justicus Legionu Luminati i dowódca ataku na Cichą Górę. W kulminacyjnym punkcie konfrontacji z Miją Remus poczynił kilka zagadkowych uwag na temat jej brata, Jonena. Mija zadźgała go, nim zdążył się ze wszystkiego wytłumaczyć. Nie był zadowolony. Mia Corvere, matka Mii, chociaż urodziła się w Lis, zdobyła znaczącą pozycję w itrejańskich kręgach władzy. Była politycznym geniuszem, doną cieszącą się dużą estymą i odznaczającą się silną wolą. Została uwięziona w kamieniu filozoficznym razem z maleńkim synkiem po nieudanej rebelii męża, gdzie zmarła pogrążona w szaleństwie i cierpieniu. Tak, wasz narrator też darzył ją sympatią. Darius Corvere, zwany royalistą, ojciec Mii, jako Justicus Legionu Luminati zawarł przymierze z generałem Gaiusem Maxiniusem Antoniusem, którego zamierzał wynieść na tron. Razem zebrali armię, by ruszyć na własną stolicę, ale zostali pojmani w przeddzień bitwy. Pozbawiona dowództwa armia się rozpadła. Żołnierzy ukrzyżowano, a samego Dariusa powieszono obok niedoszłego króla Antoniusa. Wisieli tak blisko siebie, że prawie mogli się dotknąć. Jonen Corvere, brat Mii, niemowlę w czasie rebelii ojca, został uwięziony razem z matką w kamieniu na rozkaz Juliusa Scaevy. Zmarł tam, zanim Mia miała szansę go uratować. A, ojciec światła, zwany także wszechwidzącym. Trzy słońca znane jako San, jasnowic, Sai, mędrzec i Shish, strażnik, uważa się za jego oczy i zwykle jedno lub dwa z nich są obecne na niebie, w efekcie czego prawdziwa noc, zwana arcymrokiem, zapada tylko na jeden tydzień raz na 2,5 roku. A jest wielkodusznym bogiem, życzliwym dla swoich poddanych i łaskawym dla wrogów. A jeśli wierzycie w to, zacni przyjaciele, to mam pewien most w Bożogrobiu, który chciałbym wam sprzedać. Tsana, pani ognia, ta, która wypala nasze grzechy. Czysta patronka kobiet i wojowników, pierworodna córka A i Nia. Kep, pani ziemi, ta, która wiecznie śni. Palenisko, patronka marzycieli i głupców, druga córka A i Nia. Trelene, pani mórz, ta, która wypije świat. Fatum, patronka żeglarzy i łotrów, trzecia córka A i Nia, bliźniacza siostra Nalipse. Nalipse, pani burz, ta, która pamięta. Litościwa, patronka uzdrowicieli i przywódców, czwarta córka A i Nia, bliźniacza siostra Trelene. Nia, matka nocy, nasza pani od błogosławionego morderstwa, znana także jako paszcza. Jako siostra i żona A włada pozbawionym światła regionem zaświatów, zwanym otchłanią. Ona i A kiedyś porówno dzielili się władzą na niebie. Mąż przykazał jej rodzić tylko córki, ale Nia w końcu się sprzeciwiła i powiła mu syna. Za karę została wygnana z nieba przez swojego ukochanego i może powracać na nie co kilka lat na krótką chwilę. A co się stało z synem? Powtórzę swoje słowa, zacni przyjaciele. Odpowiedź w tej chwili popsułaby wam całą zabawę. Wilk nie lituje się nad jagnięciem. Sztorm nie błaga o wybaczenie topielca. Formuła Czerwonego Kościoła. Księga pierwsza. Czerwona obietnica. Rozdział pierwszy. Woń. Nic tak nie cuchnie jak trup. Potrzeba czasu, żeby naprawdę zaczął śmierdzieć. Och, istnieje spora szansa, że jeśli nie uwalaliście sobie spodni tuż przed śmiercią, to uwalacie je sobie potem. Po prostu tak działają wasze ludzkie ciała. Nie mam jednak na myśli zwykłego smrodu gówna, zacni przyjaciele. Mówię o wyciskającej łzy z oczu woni śmiertelności. Potrzeba zwrotu albo dwóch, żeby naprawdę się rozgrzać, ale jak już raz zabawa się rozhula, to szybko się jej nie zapomni. Zaczyna się, zanim jeszcze skóra zacznie czernieć. Oczy bieleć, a brzuch wzdymać się jak makabryczny balon. Jest w tej woni słodycz, która skrada się w dół gardłem i szarpie żołądkiem, jak masłem ubijanym w maślnicy. Prawdę mówiąc, myślę, że przemawia do czegoś pierwotnego w waszej naturze, tej samej cząstki was, śmiertelników, która boi się ciemności. To coś wie bez cienia wątpliwości, że bez względu na to, kim jesteście i co robicie, pewnego zwrotu wy i wszystko, co kochacie, umrze i nawet robaki będą miały w końcu swoją ucztę. Mimo to potrzeba czasu, by ciała zepsuły się tak, żeby czuło się je z odległości wielu mil. Dlatego kiedy połykaczka łez wyczuła słodki zapach rozkładu unoszący się na aszkaskich szeptowiatrach, wiedziała, że trupy musiały dojrzewać od co najmniej 2 zwrotów. I musiało być ich okropnie dużo. Pociągnęła za cugle, zatrzymując wielbłąda, i uniosła pięść, żeby dać znać swoim ludziom. Kierownik jadącej za nią karawany dostrzegł jej sygnał i długi, kręty sznur wozów oraz zwierząt zwolnił przy akompaniamencie plucia, warczenia i tupotu. Skwar był okrutny. 2 słońca płonęły na oślepiająco niebieskim niebie, zamieniając pustynię w drżącą czerwień. Połykaczka łez sięgnęła po bukłak wiszący u siodła i wypiła ciepławy łyk wody, kiedy podjechał do niej pomocnik. — Kłopoty? — spytał Cezare. Połykaczka łez skinęła głową w stronę południowego odcinka drogi. — Pachnie jak kłopoty! Podobnie jak wszyscy jej krajanie, Dweymarka była wysoką kobietą. Miała najmarniej 6 stóp i 7 cali wzrostu i składała się z samych mięśni. Skórę miała ciemnobrązową, a twarz ozdobioną zawiłymi tatuażami typowymi dla ludzi z Wysp Dweymarskich. Długa blizna przepoławiała jej czoło i przecinała mleczno-białe lewe oko oraz policzek. Połykaczka łez ubierała się jak żeglarz. Nosiła trójgraniasty kapelusz i stary kapitański surdut. Jednakże ocean, po którym teraz żeglowała, składał się z piasku, a jedyne deski, po których chodziła, to były belki wozów. Po katastrofie morskiej wiele lat temu, w której zginęła cała jej załoga i przepadł cały ładunek, połykaczka łez uznała, że matka mórz nienawidzi jej tak bardzo, że utopiłaby ją w łyżce wody. Wobec tego została pustynia. Pani kapitan osłoniła oczy przed oślepiającym blaskiem i spojrzała w dal. Szeptowiatry drapały i szarpały swoimi pazurami. Połykaczka łez czuła mrowienie pod włoskami na karku. Dzieliło ich jeszcze 7 zwrotów od wiszących ogrodów, a zdarzało się, że łowcy niewolników grasowali na tych drogach nawet w środku lata. Mimo wszystko 2 z 3 słońc wisiały wysoko na niebie. Miała więc nadzieję, że tak blisko arcyblasku jest za gorąco na jakieś hece. Niestety smrodu nie dało się z niczym pomylić. — Doger! — wrzasnęła. — Gracus Luca! Bierzcie broń! Pojedziecie ze mną! Piechur piachów! Masz nie przerywać żelaznej pieśni. Jeśli piaskowy kraken odgryzie mi pipkę, to ja wrócę z otchłani i odgryzę twoją. — Tak jest, kapitanie! — zawołał wielki Dweymarczyk. Odwrócił się do składającego się z żelaznych rur ustrojstwa przyśrubowanego na ostatnim wozie, zważył w ręku ciężką rurę i zaczął okładać je jak nieposłusznego ogara. Fałszywa melodia żelaznej pieśni dołączyła do przyprawiających o szaleństwo szeptów nadlatujących z nad północnych pustkowi. — A co ze mną? — zapytał Cezare. Połykaczka łez uśmiechnęła się znacząco do swojego przybocznego. — Za ładny jesteś, żeby cię narażać. Zostaniesz tutaj. Miej oko na towar. Źle znoszą taki skwar. Kobieta skinęła głową. — Napój ich czekając. Niech trochę rozprostują nogi, ale nie puszczaj ich za daleko. To niebezpieczna okolica. — Tak jest, pani kapitan. Cezare uchylił kapelusza. Doger, Gracus i Luka podjechali na wielbłądach do stojącej na przedzie karawany połykaczki łez. Mimo upału wszyscy mężczyźni byli ubrani w grube skórzane bezrękawniki, a Doger i Gracus nosili ciężkie kusze. Luka miał jak zawsze maczety, a z jego ust zwieszała się cygaretka. Lizyjczyk uważał, że bełty są dla tchórzy, a on na tyle dobrze radzi sobie z maczetami, że kapitan nie spierała się z nim o to. Jednakże to, jak mógł palić w taki upał, to przerastało jej pojmowanie. — Oczy otwarte, gęby zamknięte — rozkazała. — Ruszajmy! Całą 4 pojechali przez kamieniste pustkowie, a smród narastał z każdą sekundą. Ludzie połykaczki łez byli najtwardszymi sukinsynami, jakich można znaleźć pod słońcami, ale nawet najwięksi twardziele rodzą się ze zmysłem powonienia. Doger przycisnął palec do nosa i wydmuchał z obu nozdrzy strugę smarków, przeklinając A i wszystkie jego 4 córki. Luka zapalił kolejną cygaretkę, a połykaczkę łez kusiło, żeby mimo przeklętego upału poprosić go o dymka dla zmiany smaku. Natrafili na szczątki 2 mile dalej wzdłuż drogi. To była krótka karawana, 2 wozy i 4 wzdęte od upału wielbłądy. Połykaczka łez skinęła na swoich ludzi. Wszyscy zsiedli i ruszyli przez szczątki karawany z bronią w pogotowiu. Powietrze aż drżało od łopotu maleńkich skrzydełek. Rzeź. Tak to wyglądało. Strzały zaścielały piasek i jeżyły się wbite w deski wozów. Połykaczka łez dostrzegła leżący miecz, złamaną tarczę, długą strugę zaschniętej krwi, podobną do bazgrołów wariata, szaleńczy taniec odcisków stóp wokół zimnego dołu na ognisko. Łowcy niewolników, mruknęła. Kilka zwrotów temu. Aha, Luka skinął głową, zaciągając się cygaretką. Na to wygląda. Kapitanie, przydałaby mi się tu pomoc, zawołał Doger. Połykaczka łez obeszła martwe zwierzęta razem z Luką, odganiając gęstą chmurę much. Zobaczyła Dogera z napiętą, ale opuszczoną kuszą. Drugą rękę wyciągał prosząco. I chociaż to był gość, który, podrzynając komuś gardło, najbardziej martwiłby się tym, żeby nie ochlapać sobie butów, to przemawiał łagodnie jak do przestraszonej klaczy. — Ej, spokojnie. Bez nerwów, dziewczyno. Tam było jeszcze więcej krwi rozlanej i odcinającej się ciemnym brązem od głębokiej czerwieni piasku. Połykaczka łez dostrzegła w pobliżu charakterystyczne kopce świeżo wykopanych grobów. Spojrzała w tym samym kierunku co Doger i zorientowała się, do kogo tak słodko przemawia. — Na płonącego kutasa? A! Mruknęła. — To dopiero widok. Dziewczyna, najwyżej 18-letnia. Blada skóra, zaczerwieniona nieco od słońca. Długie czarne włosy z grzywką opadającą na ciemne oczy. Twarz umazana kurzem i zeschniętą krwią. Jednakże połykaczka łez dostrzegła piękność pod tym brudem, wysokie kości policzkowe i pełne usta. Dziewczyna trzymała obosieczny gladius, niedawno wyszczerbiony. Uda i żebra miała owinięte szmatami poplamionymi innym rocznikiem krwi niż ta na jej tunice. — Śliczny z ciebie kwiatuszek — powiedziała połykaczka łez. — Nie zbliżaj się do mnie — ostrzegła dziewczyna. — Spokojnie — mruknęła połykaczka łez. — Nie potrzebujesz już broni, dziewczyno. — Pozwoli pani, że sama to ocenię — odpowiedziała drżącym głosem dziewczyna. Luka zaszedł dziewczynę z boku i błyskawicznie wyciągnął rękę, ale ona odwróciła się szybka jak żywe srebro i kopnęła go w kolano, posyłając na piach. Zdusił okrzyk, kiedy zorientował się, że dziewczyna znalazła się za nim i trzyma gladius nad miejscem, gdzie ramię łączy się z szyją. Cygaretka mu zwisła z nagle wyschniętych warg. Jest naprawdę szybka. Oczy dziewczyny zabłysły, kiedy warknęła do połykaczki łez. Nie podchodź, bo przysięgam na 4 córki, że go rozpłatam. Doger, cofnij się, dobry chłopak, rozkazała połykaczka łez. Gracus, odłóż kuszę. Dajmy młodej Donie trochę więcej przestrzeni. Patrzyła, jak jej ludzie wypełniają rozkazy, cofając się, żeby dziewczyna przestała panikować. Sama zrobiła krok naprzód, unosząc puste ręce. Nie chcemy cię skrzywdzić, kwiatuszku. Ja tylko zajmuję się handlem, a to są moi ludzie. Jedziemy do Wiszących ogrodów. Wyczuliśmy smród ciał i przyjechaliśmy to sprawdzić. Oto cała prawda. Przysięgam na matkę Trelenę. Dziewczyna obserwowała panią kapitan nieufnie. Luka skrzywił się, kiedy ostrze zadrasnęło mu skórę i kropelka krwi zrosiła stal. Co tu się stało? Zapytała połykaczka łez, chociaż już znała odpowiedź. Dziewczyna pokręciła głową, łzy perliły się na jej rzęsach. Łowcy niewolników? Dopytywała się połykaczka łez. To niebezpieczna kraina. Usta dziewczyny zadrżały. Mocniej chwyciła rękojeść. Podróżowałaś z rodziną? Moim ojcem. Połykaczka łez otaksowała dziewczynę spojrzeniem. Była raczej niska i chuda, ale w dobrej kondycji i twarda. Schroniła się pod wozami. Zerwała trochę płócien, żeby osłonić się przed szeptowiatrami. Mimo smrodu została w pobliżu miejsca, gdzie nie brakowało zapasów i gdzie najłatwiej będzie ją znaleźć, co znaczyło, że jest bystra. I chociaż ręka jej drżała, to trzymała stal, jakby potrafiła się nią posługiwać. Luka opadł na piach szybciej niż majtki panny młodej w noc poślubną. Nie jesteś córką kupca, oznajmiła kapitan. Mój ojciec był najemnikiem. Pracował przy karawanach wychodzących z Nuwasz. Gdzie jest teraz twój tatko, Kwiatuszku? Tam, odpowiedziała dziewczyna łamiącym się głosem. Razem z pozostałymi. Połykaczka łez spojrzała na świeżo wykopane groby. Może na 3 stopy głębokie, w suchym piachu, przy pustynnym skwarze. Nic dziwnego, że tak tu cuchnęło. A łowcy niewolników? Ich też pochowałam. A teraz na co tu czekasz? Dziewczyna zerknęła w kierunku żelaznej pieśni piechura piachów. Tak daleko na południu ryzyko pojawienia się piaskowego krakena było niewielkie, ale żelazna pieśń oznaczała wozy, a wozy oznaczały ratunek. Dziewczyna najwyraźniej nie zamierzała zostać ze zmarłymi, nawet jeśli pochowała tu ojca. Mogę zaoferować ci jedzenie, powiedziała Połykaczka łez, i przejazd do wiszących ogrodów. I gwarantuję, że nie będzie żadnych niemile widzianych awansów ze strony moich ludzi. Ale musisz odłożyć ten miecz, Kwiatuszku. Młody Luka jest nie tylko naszym strażnikiem, ale i kucharzem. Połykaczka łez zaryzykowała i uśmiechnęła się leciutko. A jak powiedziałby ci mój mąż, gdyby nadal był wśród nas, nie chciałabyś, żebym to ja gotowała ci kolację. Oczy dziewczyny napełniły się łzami, gdy znowu zerknęła na groby. Przygotujemy mu kamień nagrobny przed odjazdem, obiecała łagodnie Połykaczka łez. Wtedy łzy popłynęły, a oblicze dziewczyny skrzywiło się, jakby ktoś w nie kopnął. Gdyby wypuściła miecz, Luka odturlałby się i poderwał z piachu. Dziewczyna stała jak przekrzywiony portret, kurtyna pozlepianych krwią włosów zwieszała się na jej twarz. Pani kapitan prawie było jej żal. Podeszła powoli do łuszczącej się krwią ziemi, spowita nimbem much. Zdjęła rękawiczkę i wyciągnęła stwardniałą rękę. Nazywają mnie Połykaczką łez, przedstawiła się. Z klanu morskiej włóczni. Dziewczyna wyciągnęła drżące palce. Połykaczka łez złapała ją za nadgarstek, obróciła w miejscu i przerzuciła przez ramię. Dziewczyna krzyknęła, padając na ziemię. Dweymarka kopnęła ją, względnie powściągliwie, tyle tylko, żeby pozbawić ją tchu i resztki woli walki. Doger, załóż jej kajdany. Dobry chłopak, powiedziała kapitan. Na ręce i na nogi. Itrejańczyk zdjął kajdany, którymi był przepasany, i założył je dziewczynie. Otrząsnęła się już i teraz wyła i miotała się, kiedy Doger zaciskał mocniej okowy. Połykaczka łez tak mocno kopnęła ją w brzuch, że dziewczyna zwymiotowała na ziemię. Kapitan przyłożyła jej jeszcze raz na dokładkę, omal nie łamiąc jej żeber. Dziewczyna zwinęła się w kłębek, wydając z siebie przeciągły, niemal pozbawiony tchu jęk. — Podnieście ją! — rozkazała kapitan. Doger i Gracus pociągnęli dziewczynę w górę. Połykaczka łez złapała ją za włosy i odchyliła jej głowę do tyłu, żeby spojrzeć jej w oczy. Obiecałam, że moi ludzie nie będą czynili ci żadnych niechcianych awansów i tego się trzymam. Ale jak będziesz rozrabiać, to załatwię cię w sposób, który pod każdym względem uznasz za niechciany. Słyszysz, Kwiatuszku? Dziewczyna mogła tylko skinąć głową. Pasamka czarnych włosów lepiły jej się do kącików ust. Połykaczka łez skinęła na Gracusa, który powlekł dziewczynę, obchodząc szczątki karawany i wrzucił na grzbiet swojego wielbłąda. Doger już kradł z wozów, co się dało, grzebiąc wśród beczułek i skrzyni. Luka sprawdzał rozcięcie, które zafundowała mu dziewczyna, zerkając na jej gladius leżący na ziemi. — Jeżeli jeszcze raz pozwolisz, żeby takie chuchro cię załatwiło — ostrzegła go Połykaczka łez — to zostawię ci tutaj kurzozjawą na pożarcie, jasne? — Tak jest, kapitanie — mruknął speszony. Pomóż Dogerowi przeszukać wozy. Całą wodę zabierz do naszej karawany. Zagarniaj wszystko, co będzie warte zachodu i z czym się zabierzesz. Resztę spalcie. Połykaczka łez splunęła na ziemię, odgoniła muchy ze zdrowego oka i ruszyła po zlanej krwią ziemi do Gracusa. Skoczyła na wielbłąda, kopnęła go w boki i oboje ruszyli w stronę karawany. Cezare czekał na koźle z kwaśną miną. Rozpromienił się trochę, kiedy zobaczył dziewczynę jęczącą i na wpół przytomną, przerzuconą przez garb wielbłąda Gracusa. — To dla mnie? — zapytał. — Nie trzeba było, pani kapitan. Łowcy niewolników napadli na karawanę kupiecką, ale odgryźli więcej, niż byli w stanie przełknąć. Połykaczka łez skinęła głową na dziewczynę. Tylko ona ocalała. Gracus i Doger przywiozą wodę. Dopilnuj, żeby dostali wszyscy na składzie. Kolejny umarł od udaru cieplnego. Cezare skinął na karawanę. Znalazłem go, kiedy wypuściliśmy pozostałych, żeby rozprostowali nogi. To już ćwierć naszego inwentarza. Połykaczka łez zdjęła trójgraniasty kapelusz i przesunęła ręką po zlanej potem czaszce. Patrzyła, jak towar drepcze wokół klatek. Mężczyźni, kobiety i garstka dzieci mrużących oczy pod bezlitosnymi słońcami. Tylko kilkoro nosiło kajdany. Większość była tak umęczona skwarem, że nie miała siły biec, nawet gdyby miała dokąd. A tu, na aszkaskich pustkowiach szeptów, nie było czego szukać poza śmiercią. — Nie ma obaw — powiedziała, kiwnąwszy głową w stronę dziewczyny. — Tylko spójrz na nią. Taka zdobycz z nawiązką pokryje wszystkie nasze straty. Jedna z córek uśmiechnęła się do nas. Odwróciła się do Gracusa. Zamknij ją z kobietami. Ma dostawać podwójną rację, dopóki nie dotrzemy do wiszących ogrodów. Chcę, żeby dobrze wyglądała na targu. Tknij ją poza tym, a obetnę ci pieprzone paluchy i każę zeżreć, jasne? Gracus skinął głową. Tak jest, kapitanie. Zagoń resztę do klatek. Martwego zostaw niespokojnym. Cezare i Gracus wzięli się do roboty, a połykaczka łez się zamyśliła. Westchnęła. Trzecie słońce wzejdzie za kilka miesięcy. To pewnie będzie ostatni kurs, jaki zrobi przed upływem arcyblasku, a bóstwa sprzysięgły się, żeby wszystko spieprzyć. Wybuch krwawej biegunki, która wybiła cały wóz raptem tydzień po opuszczeniu Ramadu. Śmierć młodego Sisko, który wymknął się odlać. Pewnie załatwiła go kurzozjawa, sądząc ze szczątków, jakie po nim zostały. A upał groził, że załatwi resztę towaru, nim dotrą na targ. Potrzebowała tylko odrobiny chłodnego powiewu, jeszcze przez parę zwrotów. Może krótki deszczyk. Przed wyjazdem złożyła ofiarę z młodego, silnego cielaka na ołtarzu burz w Nuwasz. Ale czy pani Nalipse ją wysłuchała? Parę lat temu, po katastrofie morskiej, która omal jej nie zrujnowała, połykaczka łez przysięgła trzymać się z dala od wody. Przewożenie żywego towaru drogą morską było bardziej ryzykowne niż lądową. Mogłaby jednak przysiąc, że matka-mórz nadal próbuje uprzykrzyć jej życie, nawet jeśli to znaczyło, że musi wciągnąć na swój spisek matkę burz. Ani jednego tchnienia wiatru, ani jednej kropli deszczu. Mimo wszystko ten śliczny kwiatuszek był świeży, a za jej krągłości połykaczka łez dostanie niezłą cenę na targu. To był szczęśliwy traf, że znalazła ją nieuszkodzoną w tak gównianej okolicy. Z racji rozbójników, łowców niewolników i piaskowych krakenów, aszkaskie pustkowia szeptów nie były miejscem dla samotnej dziewczyny. To, że połykaczka łez znalazła ją pierwsza, zanim ktoś lub coś innego ją dopadło, oznaczało, że w końcu jedna z córek uśmiechnęła się do niej. Zupełnie jakby ktoś chciał, żeby tak właśnie się stało. Dziewczynę wrzucono na pierwszy wóz razem z innymi kobietami i dziećmi. Klatka miała 6 stóp wysokości i zrobiono ją z zardzewiałego żelaza. Podłoga była potwornie uwalana, a smród spoconych ciał i ścierwa stał się niemal równie okropny jak odór padłych wielbłądów. Rosły mężczyzna imieniem Gracus nie był delikatny, ale zgodnie z rozkazem pani kapitan nie pozwolił sobie na nic poza tym, że cisnął ją do klatki, zatrzasnął drzwi i przekręcił zamek. Dziewczyna zwinęła się na podłodze. Czuła spojrzenia otaczających ją kobiet, ciekawy wzrok chłopców i dziewczynek. Żebra bolały ją po kopniakach, którymi została obdarzona. Łzy, które wypłakała, wyżłobiły ścieżki we krwi i brudzie na policzkach. Walczyła, żeby odzyskać spokój. Zamknęła oczy i tylko oddychała. Wreszcie poczuła delikatny dotyk, gdy ktoś pomógł jej się podnieść. W klatce panował ścisk, ale znalazło się dość miejsca, żeby mogła usiąść w kącie z plecami dociśniętymi do prętów. Otworzyła oczy i zobaczyła młodą, życzliwą i brudną twarz, zielone oczy. — Mówisz po lizyjsku? — spytała kobieta. Dziewczyna skinęła głową. Jak się nazywasz? Dziewczyna szepnęła mimo spuchniętych warg. Mia. Na 4 córki. Zdegustowana kobieta zacmokała, odgarniając jej włosy. Jak taka śliczna lalka wylądowała w takim miejscu? Dziewczyna zerknęła na cień pod sobą, a potem spojrzała w błyszczące zielone oczy. Ach, westchnęła. To dopiero dobre pytanie, co? Rozdział 2. Ognista msza. 4 miesiące wcześniej. Król Francisco XV, suwerenny władca całej Itrei, zajął swoje miejsce przy krawędzi sceny. Był odziany w śnieżno-biały dublet i rajtuzy. Policzki miał pomalowane różem. Klejnoty w jego koronie migotały, gdy mówił, przyciskając rękę do piersi. Zawsze chciałem mądrze i sprawiedliwie władać, lecz teraz na kolana kornie mi przyszło upadać, ucałować ziemię i... Nie! Rozległ się krzyk. Tiberius Starszy wszedł na scenę z lewej strony, otoczony przez republikańskich spiskowców. Srebrny sztylet zabłysnął w ręku starego mężczyzny, który zaciskał z determinacją zęby i patrzył z błyskiem wokół. Bez słowa rzucił się przez scenę i głęboko wbił ostrze w pierś monarchy raz, drugi i trzeci. Widzom wyrwał się zduszony okrzyk, kiedy jaskrawo-czerwona krew trysnęła, rozbryzgując się na wypolerowanych deskach pod ich stopami. Król Francisco złapał się za przebite serce i osunął się na kolana. Jęknął po raz ostatni, trochę już z tym przedobrzył, jak uznali później niektórzy, zamknął oczy i skonał. Tiberius Starszy uniósł sztylet i wypowiedział ostatnie, pamiętne słowa. Co będzie, to będzie. Krew serdeczna przelana. Nie ma ceny zbyt wysokiej za śmierć złego tyrana. Wiedzcie jednak, że cios zadałem nie dla swej radości, lecz tylko dla waszej, przyjaciele, prawdziwej wolności. Tiberius spojrzał po widowni z zakrwawionym sztyletem w rękach, a kiedy pochylił się nisko, kurtyna opadła. Ciężki czerwony aksamit przesłonił scenę. Goście zaczęli wiwatować, gdy muzyka wezbrała, sygnalizując koniec dramatu. Alchemiczne żrandole rozbłysły jaśniej, przeganiając ciemność towarzyszącą ostatniemu aktowi. Aplauz rozlał się po tłocznej widowni, przez pierwszy balkon i w głąb sali, gdzie napotkał dziewczynę o długich, kruczoczarnych włosach i bladej, nieskazitelnej skórze z cieniem ciemnym za troje. Mia Corvere przyłączyła się do oklasków gości, chociaż prawdę mówiąc patrzyła na wszystko, tylko nie na sztukę. Chłód przemknął jej po karku, ukryty w cieniu włosów. Szept pana życzliwego był jak miękki aksamit w jej uchu. To było porażająco okropne, powiedział kot z cieni. Moim zdaniem kurza krew to całkiem miły akcent, odpowiedziała cicho Mia, poprawiając niedopasowaną maskę do twarzy. Rozumiesz chyba, że to 30 minut naszego istnienia, których nigdy już nie odzyskamy. Przynajmniej włączyli z powrotem pieprzone światło. Pozwolono publiczności klaskać jeszcze przez chwilę, po czym kurtyna wreszcie się rozsunęła, ukazując króla Franciska całego i zdrowego. Przebity pęcherz z krwią serdeczną był widoczny pod jego przemoczoną koszulą. Złapał za rękę swojego mordercę, także sztylet ze sprężynowo chowanym ostrzem znalazł się między nimi, po czym Tiberius Starszy i Francisco XV ukłonili się nisko. — Wesołej, ognistej mszy, zacni przyjaciele! — zawołał zamordowany król. Aplauz powoli ucichł, kiedy aktorzy opuścili scenę. Gwar i śmiech powróciły, skoro przedstawienie się skończyło. Mia napiła się z kieliszka i rozejrzała po sali. Teraz, kiedy znowu zapalano światła, trochę więcej widziała. No dobrze, gdzie on jest? Mruknęła. Przybyła odrobinę spóźniona, jak przystoi damie, i na sali balowej panował już tłok, ale to żadna niespodzianka. Wieczorki u senatora Aleksusa Aureliusa zawsze cieszyły się dużą popularnością. Po zakończeniu sztuki 12-osobowa orkiestra na złoconej antresoli w głębi sali zagrała wesołą melodię. Mia patrzyła, jak arystokracja ze szpiku w świeżo odprasowanych surdutach wychodzi na parkiet pod rękę z pełnymi gracji donami w szkarłatnych, srebrnych i złotych sukniach połyskujących w świetle arkamicznych żyrandoli. Ich twarze skrywały się za przyprawiającym o zawrót głowy mrowiem masek z setką różnych kształtów i motywów. Mia widziała kwadratowe volto, roześmiane puncinello i zasłaniające tylko pół twarzy domino, barwne zdobione klejnotami z błyszczącej kości i z pawimi egretami. Najczęstszym motywem wśród tłumu na sali była trójka słońc A albo piękne warianty twarzy Tsany. W końcu to był czas ognistej mszy i większość ludzi przynajmniej symbolicznie próbowała uczcić Wszechwidzącego oraz jego pierworodną córkę, zanim bez reszty porwie ich nieunikniony hedonizm świątecznego wieczoru. Przypis. Ognista msza to święto z okazji zwrotu zapowiadającego nadejście lata w itrejańskim kalendarzu. Poświęcone Tsanie, pani ognia, wypada 8 miesięcy przed arcyblaskiem, najważniejszym świętem A, kiedy wszystkie trzy słońca płoną na niebie. Tsana to pierworodna córka A, dziewicza bogini, która jest patronką wojowników i kobiet. W dniu ognistej mszy odbywa się 4-godzinne nabożeństwo w katedrze. Powinien to być czas refleksji i cnotliwej kontemplacji. Oczywiście większość obywateli Republiki uważa to za pretekst do założenia masek i urządzenia hałaśliwych popijaw. Jednym słowem, oddaje się dokładnie takim rozrywkom, na jakie Tsana krzywo patrzy. Jednakże z boginiami jest jak z małżonkami, zacni przyjaciele. Często lepiej błagać o wybaczenie niż prosić o pozwolenie. Mia miała na sobie suknię w kolorze krwi z odsłoniętymi ramionami. Warstwy lizyjskiego jedwabiu spływały do podłogi. Podcięty gorset ciasno się na niej opinał, sznur ciemnych rubinów zsuwał się między piersi i chociaż doceniała sposób, w jaki gorset i klejnoty podkreślały jej atuty, to pełne podziwu spojrzenia, jakie rzucano jej przez całą niby noc, za diabła nie ułatwiały oddychania. Swoje oblicze zasłoniła twarzą Tsany, maską przedstawiającą hełm bogini wojowniczki z pióropuszem z pierza ognistego ptaka. Usta i podbródek miała odsłonięte, co ułatwiało picie i palenie, i przeklinanie. Na otchłani przeklętą krew. Gdzie on jest? Mruknęła, rozglądając się po tłumie. Znowu poczuła chłód i usłyszała cichy szept w uchu. Loże? Podpowiedział pan życzliwy. Mia zerknęła ponad rozkołysanym tłumem na ściany nad parkietem. Sala balowa senatora Aureliusa została zbudowana na kształt amfiteatru, ze sceną na jednym końcu, siedzeniami ustawionymi w koncentryczne kręgi oraz prywatnymi lożami nad parkietem. Mimo dymu i pęków czystego jedwabiu zwieszających się z sufitu, dostrzegła wreszcie wysokiego młodego mężczyznę wystrojonego w długi biały surdut i czarny fular. Na piersi miał wyhaftowane złotą nicią bliźniacze konie z herbu swojej familii. Gaius Aurelius. Mia uniosła kościaną cygarniczkę i zaciągnęła się w zamyśleniu. Twarz młodzieńca była w połowie ukryta za złotą maską domino z motywem trzech słońc, ale mimo to dostrzegła wyrazistą linię szczęki i przystojny uśmiech, kiedy szeptał do ucha stojącej obok niego pięknej młodej kobiety w stylowej sukni. Wygląda na to, że znalazł sobie przyjaciółkę. Szepnęła Mia, a z jej ust wylał się szary obłoczek. No wiesz, to w końcu syn senatora i mało prawdopodobne, żeby spędził niby noc samotnie. Chyba że ja zdołam temu zapobiec. Eklipso, daj znać Dołwowi, żeby był gotowy. Możliwe, że będziemy musieli opuścić to miejsce w pośpiechu. Ciche warczenie dobiegło z jej cieni pod sukienką. Dołw to idiota! Tym bardziej trzeba się upewnić, że nie śpi. Myślę, że pójdę się przywitać z naszym szanownym pierworodnym senatora i jego przyjaciółką. Gdzie dwoje się bawi, tam we troje nudno, ostrzegł ją pan życzliwy. Nie, kiedy ja jestem trzecią. Mia wymknęła się ze swojego kąta i poszybowała przez salę balową jak dym z jej ust, uśmiechając się w odpowiedzi na komplementy, uprzejmie odmawiając tańca mimo usilnych próśb. Niefrasobliwie minęła dwóch stojących u stóp schodów strażników w pięknie uszytych surdutach. Udawała, że przynależy do tego miejsca i właśnie takie sprawiała wrażenie. W końcu nie było tutaj nikogo, kto nie powinien się tu znaleźć. Zdobycie zaproszenia wymagało od niej 5 cierpliwych niby nocy, zanim wreszcie wykradła je z domu Dony Grigorio. Przypis. 3 drachmy toksyny zwanej niefartem, którymi Mia zaprawiła poprzedniego wieczoru herbatę Dony, zagwarantowały, że Dona nie pojawi się na wieczorku u senatora Aureliusa. Gwałtowne wydalanie każdym otworem w ciele zwykle skutecznie ogranicza zdolność osoby do udzielania się towarzyskom. Mia normalnie posłużyłaby się mniejszą dawką, zwłaszcza w przypadku starszej wiekiem osoby, ale podczas 5 zwrotów, kiedy przeprowadzała rekonesans w Palazzo Grigorio, przekonała się, że starsza kobieta to nieprzeciętna hetera, której najwyraźniej sprawia przyjemność tylko wrzeszczenie na portret zmarłego męża i bicie niewolników. Dlatego Mia nie miała wyrzutów sumienia, fundując starej wiedźmie wyjątkowo dużą porcję. Chociaż współczuła temu, komu przypadnie później sprzątanie. Koniec przypisu. A maski, przy których noszeniu upierali się ci głupcy ze szpiku podczas każdego święta, sprawiały, że łatwo było swobodnie poruszać się wśród nich. Zwłaszcza gdy jej kształty były ściśnięte w sposób, który miał odciągać spojrzenia od twarzy. Mia sprawdziła makijaż w srebrnym lustereczku i nałożyła kolejną warstwę ciemnej czerwieni na usta. Zaciągnęła się po raz ostatni cygaretką, zgniotła ją obcasem i potknęła się tak, żeby wpaść przez aksamitne zasłony do loży Aureliusa. — Och, bardzo przepraszam — powiedziała. Don Aurelius i jego towarzyszka podnieśli wzrok odrobinę zaskoczeni. Siedzieli we dwoje na długiej sofie obitej gniecionym aksamitem. Na stoliku przed nimi stały do połowy opróżnione kieliszki i butelka doskonałego wańskiego czerwonego wina. Mia przycisnęła dłoń do piersi, udając trwogę. — Myślałam, że ta jest pusta. Proszę o wybaczenie. Młody Don skinął lekko głową. Jego uroczy uśmiech był mroczny od wypitego wina. — Proszę się nie przejmować mi, Dona. — Czy... Mia westchnęła, po czym podniosła rękę, odwiązała maskę i powachlowała się nią. — Przepraszam, ale czy mogłabym usiąść na chwilkę? Jest tu goręcej niż podczas arcyblasku, a w tej sukni potwornie trudno się oddycha. Aurelius przebiegł wzrokiem po odsłoniętej twarzy Mii. Czarne oczy obramowane zręcznymi kreskami z czernidła, mleczno-biała skóra i nadąsane ciemnoczerwone usta, naszyjnik z klejnotów na smukłej szyi, przelotny błysk nagiej skóry poniżej, kiedy Mia ostentacyjnie poprawiała gorset. — Ależ oczywiście, mi Dona! Uśmiechnął się, wskazując wolne miejsce na sofie. — Niech A panu błogosławi! Odpowiedziała Mia, opadając na aksamit i znowu się wachlując. — Proszę pozwolić, że się przedstawię. Don Gaius Neraus Aurelius, a moja urocza towarzyszka to Alenna Bosconi. Towarzyszką Aureliusa była lizyjska piękność, mniej więcej w tym samym wieku co Mia. Pewnie córka lokalnego członka administratii, sądząc po wyglądzie. Ciemne włosy i tęczówki, oliwkowa skóra, suknia ze złotego szyfonu podkreślona metalicznym proszkiem na ustach i rzęsach. — Na 4 córki, co za suknia! — zachwyciła się Mia. — Od Alberto? — Bystre ma pani oko — odpowiedziała Alenna, unosząc kieliszek. — Gratuluję. — Mam u niej miarę w przyszłym tygodniu — odpowiedziała Mia. O ile ciotka wypuści mnie jeszcze kiedyś z palazzo, podejrzewam, że wyśle mnie jutro do klasztoru. — A kim jest pani ciotka, mi Dona? — zapytał Aurelius. — Donna Grigorio, stara krowa. Mia wskazała wino. — Mogę? Aurelius patrzył z błyskiem rozbawienia w oku, jak Mia nalewa sobie wino do kieliszka i wypija je jednym haustem. — Proszę o wybaczenie, ale nie wiedziałem, że Dona ma siostrzenicę. — Może pan uznać, że to dla mnie żadna niespodzianka, mi Don. — westchnęła. — Spędziłam w Galante już prawie miesiąc, a ona praktycznie nie wypuszcza mnie z palazzo. Musiałam się wymknąć, żeby pojawić się tutaj. Ojciec wysłał mnie do niej na lato. Upierał się, że ciotka nauczy mnie zachowywać się, jak przystało, bogobojnej córce A. — To znaczy, że na co dzień nie zachowuje się pani, jak przystało na bogobojną córkę A? Aurelius się uśmiechnął. Mia się skrzywiła. Doprawdy, widząc jak się gorączkuje, można by uznać, że przespałam się z chłopcem stajennym. Aurelius uniósł butelkę w stronę kieliszka Mii i przechylił pytająco głowę. Napije się pani jeszcze? To bardzo uprzejme z pana strony. Aurelius nalał jej wina i podał pełen kieliszek. Mia przyjęła naczynie ze znaczącym uśmiechem, muskając opuszkami nadgarstek młodzieńca. Alchemiczny prąd przeskoczył między nimi. Alenna uniosła kieliszek do pozłacanych ust, a w jej głosie rozbrzmiała pewna irytacja. — Niewiele już zostało, Gajusie — ostrzegła go, zerkając na butelkę. Mia spojrzała na dziewczynę, odgarniając pasemko włosów za ucho. Wszelki strach, jaki mogła czuć, został połknięty przez cienie u jej stóp. Wstała ze swojego miejsca z płynną gracją i klapnęła na sofę obok złotej piękności. Spojrzała Alennie w oczy, wypijając łyczek wina. Było mocne, jedwabiście gładkie i igrało mrocznym smakiem z jej językiem. Wyjęła dziewczynie z dłoni pusty kieliszek, wsunęła jej swój własny, splatając z nią palce i uniosła go do jej złotych ust. Zerknęła przez ramię na Aureliusa, który wpatrywał się w nie oczarowany. Uśmiechnęła się i szepnęła dość głośno, żeby słychać ją było mimo muzyki płynącej z dołu. — Chętnie się podzielę.